Five Nights at Freddy's. Seria gier, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. W tym roku mija okrągłe 7 lat od ukazania się pierwszej części tej serii. Z tego też względu postanowiłem stworzyć krótką serię filmów, w której poddamy analizie każdą odsłonę FNAF-a. Na sam początek przyjrzymy się właśnie tej pierwszej, oryginalnej części. Zanim jednak zaczniemy, tak, materiał ten zainspirowany został tworami autorstwa pewnego zagranicznego twórcy, lecz ten film stanowi twór odmienny od wspomnianych wcześniej. Lecz po obejrzeniu tego filmu możecie zapoznać się z filmami anglojęzycznymi, do czego gorąco zachęcam. A tymczasem zapraszam w nostalgiczną podróż do czasów, gdy wszystko było prostsze, a my mieliśmy po 9 lat, albo nie. I zagrywaliśmy się w prawdopodobnie jedną z najlepszych rzeczy dzieciństwa osób, które chodziły wówczas do pierwszych klas podstawówki. Pierwszy FNAF ukazał się 23 lipca 2014 roku. Twórcą gry jest Scott Cawthon, aktualnie 49-letni mężczyzna. Przed wydaniem pierwszego Five Nights at Freddy's nie cieszył się zbyt dużą popularnością. Natomiast po debiucie gry, o niemiłych animatronach, Scott zyskał uznanie i popularność. Pierwszy FNAF bowiem stał się niezwykle popularnym tworem ze sprawą niezliczonej ilości gameplay na platformie YouTube i nie tylko. Wokół gry wyrósł ogromny fanbase, a wraz z upływem czasu FNAF stał się największą rzeczą na ziemi. Co jednak wpłynęło na ten fakt? Cóż, przejdźmy do analizy. Zacznijmy od aspektu fabularnego produkcji. Akcja ma miejsce na przestrzeni kilku nocy, domyślam się, że lata 1993 roku. Jak mówi gazeta, którą widzimy po rozpoczęciu zabawy, pizzeria Freddy Fazbear's Pizza poszukuje osoby na stanowisko stróża nocnego. Płaca wynosi 120 baksów za tydzień. No proszę was, kto by się nie skusił. Wcielamy się w stróża nocnego o imieniu Mike Schmidt. Każdej nocy do Mike'a dzwoni zapewne znany wam wszystkim dobrze Fongaj, który nie tylko daje nam jasne wskazówki, które pomogą nam w planowaniu dalszych ruchów, ale i zdradza wiele szczegółów w kwestii mrocznej historii placówki. Fongaj wspomina bowiem o ikonicznym The Bite of 87, czyli ugryzieniu z 1987 roku, które po dziś dzień stanowi największą tajemnicę fabuły FNAF-a. Wiemy tylko, iż któryś z czwórki animatronów odgryzł dziecku płat czołowy. Ten wątek natomiast zyska więcej sensu przy okazji części drugiej. Lecz, no właśnie, animatrony. Twarzą Freddy Fazbear's Pizza jest tytułowy, Freddy Fazbear oraz jego trójka przyjaciół, Chica, Bonnie i Foxy. Jednakże co takiego jest w nich aż tak szczególne? Otóż jak wspominają gazety, które widzimy na korytarzach z poziomu kamer, pewnego dnia mężczyzna w kostiumie Fazbeara zaprowadził piątkę dzieci na zaplecze placówki, a następnie zabił. Ich ciała umieścił w kostiumach, by tam rozłożyły się. Po pewnym czasie jednak klienci zaczęli skarżyć się na wydobywające się z robotów śluz i krew. Po zweryfikowaniu źródeł problemu okazało się nim być zamordowane ciała. W części pierwszej morderca nie jest zidentyfikowany. Ten wątek natomiast wyjaśnia, dlaczego w trakcie nocy animatrony zmierzają, by nas zaatakować. Są sterowane przez duchy. Duchy zabitych dzieci. Stąd też miejsce mają liczne zjawiska paranormalne, pokroju plakatów na korytarzach, które niekiedy zmieniają się na obraz Freddy'ego wyrywającego swoją głowę. Płaczące dziecko, czy w końcu oblicze Golden Freddy'ego, będącego duszą piątego zamordowanego i zarazem zapomnianego dziecka. Golden Freddy manifestuje się pod postacią halucynacji, której towarzyszy śmiech dziewczynki oraz pojawiający się napis It's me, to ja. Jego aparycja zakończy się kraszującym grę jumpscarem, który mamy szansę obserwować również, gdy przy nocy siódmej podamy cyfry 1987. Czyżby Golden Freddy więc miał z tym incydentem jakiś związek? Wróćmy jednak do Fongaja. W nocy czwartej mężczyzna zostaje zaatakowany przez roboty i prawdopodobnie przez nie zabity. W nocy piątej zaś łączy się z nami ktoś przemawiający robotycznym głosem. Nie,
Pod koniec noty szóstej Mike otrzymuje bezsprzecznie zasłużone wynagrodzenie, a pod koniec siódmej wypowiedzenie. Powiem wam szczerze, że osobiście przyjąłbym jedno i drugie. Gra posiada jednak znacznie więcej sekretów, czy wywołujących gęsią skórkę scen. Takie jak zjawisko, które nazywa się mianem Death Screens, czyli ponure obrazki, niekiedy wyświetlające się po uruchomieniu gry, przez które będąc młodszy grając w tę grę, zapewne nieraz zesrałem się ze strachu. Skoro aspekt fabuły mamy za sobą, przyjrzyjmy się rozgrywce. Gameplay pierwszego FNAF-a jest zapewne powszechnie znany. Jako iż obejmujemy rolę stróża nocnego, akcję obserwujemy z poziomu naszego biura. Musimy wręcz oglądać całą resztę placówki za pomocą kamer, by móc ustalić położenie animatronów. Do dyspozycji mamy również parę drzwi, które musimy zamykać, by odseparować animatrony od siebie. Jest jednak jeden haczyk. Stale zużywająca się bateria. Jeżeli ta spadnie do poziomu zerowego, stracimy możliwość obrony i prędzej czy później zostaniemy złapani przez Freddy'ego, ewentualnie przy odrobinie szczęścia przeżyjemy noc. No właśnie, przeżycie. Noc rozpoczyna się o godzinie 12, a przetrwać musimy do 6 rano. Regularnych nocy jest 5. Po ukończeniu wszystkich odblokuje się noc 6, a po dotrwaniu do jej końca 7, zwana również Custom Nightem. Tutaj możemy bawić się poziomem agresji animatronów i dostosować go do własnych preferencji. Oczywiście poza 1987, czyż nie? Zamysł jest dość prosty, czyż nie? Czas rzucić okiem na naszych oponentów. Jest ich 4, bądź jeśli by się uprzeć, 5. Zacznijmy od Freddy'ego, czyli najbardziej naznaczonego animatrona, głównego antagonisty. Jest to brązowej barwy niedźwiedź noszący kapelusz. W trakcie gry konfrontuje się z nami dopiero przy okazji nocy 3. Jego mechaniki jednak sam nie jestem w stanie opisać, gdyż niestety podczas ogrywania tej odsłony za każdym razem nie byłem w stanie jej rozgryźć. Zatem wybacz, Freddy. Kolejnymi są Chica i Bonnie. Kolejno żółta kaczka ubrana w białych fartuch. Swoją drogą to panowie, wzięlibyście przykład z koleżanki, przecież za dnia w restauracji są dzieci, mam rację. Jej nagi kolega Bonnie, niebieski królik trzymający gitarę. Pierwotnie miał być głównym antagonistą, lecz Scott Cawthon tak bardzo się go bał, iż rolę tę przejął Freddy Fazbear. Ta pierwsza atakuje z prawej strony. Drugi zaś z lewej. Taktyka wobec nich jest niemalże taka sama. Wystarczy zamknąć drzwi, gdy zbliżą się na niebezpieczną odległość i czekać, aż wybiorą się do innych pomieszczeń. Czwartym jest Foxy, czerwony lis, pirat z przepaską na oku i hakiem zamiast dłoni. Ponownie nagi. Biegnie do nas z Pirate Cove, aby się przed nim bronić, należy zamknąć lewe drzwi. Piątym zaś jest Golden Freddy. Jego obecność jest losowa, zazwyczaj materializuje się w biurze, gdy się tego nie spodziewamy, a następnie niekiedy dostajemy jego jumpscare. Jest to stary, sprężynowy, zepsuty kostium Złotego Freddy'ego, który objawia się znacznie bardziej w postaci ducha, jednak jego obecność nabierze sensu w przyszłości. Teraz nadszedł czas na aspekt audiowizualny produkcji. Gra została stworzona przy pomocy kilku programów, m.in. Clickteam Fusion. Zważywszy na ograniczone możliwości tego silnika, graficznie FNAF nie wypada imponująco. Projekty wnętrz, choć nieludzko klimatyczne, są niezbyt miłe dla oka, lecz osobiście uważam, że pierwsze wynika z drugiego. Gra genialnie oddaje piękno we wszechobecnej ponurej brzydocie, więc według mnie to nawet dobrze, że rezultat wypadł tak, a nie inaczej. Projekty animatronów również zaliczam na plus. Zostały naprawdę pieczołowicie oddane i wyglądają świetnie. Sfera audio zaś pośród legendarnego wiatraka... Nostalgia. I piszczenie nosa Freddy'ego na plakacie... Więcej nostalgii. Jest świetna. Każdy dźwięk, przełączenie między kamerami, czy wszystko co nas otacza brzmi nieziemsko, wręcz potwornie.
Tym bardziej, iż odgłosy adwersarzy należą do bardzo cichych, lecz za to również bardzo lubię tę odsłonę. Jednak od zawsze nie podobały mi się efekty słyszalne przy jumpscarach. Może to tylko ja i moja dziwność, ale tak naprawdę w każdej części mi one jakoś nie pasowały. Może jestem po prostu wybredny i nie znam się. Pewnie tak. Skoro tę partię gry mamy już za sobą, przejdźmy do ostatecznego aspektu. Na sam koniec pozostawiłem teorię, czyli moją ulubioną partię wszystkich gier z serii Five Nights at Freddy's. Po ukazaniu się gry powstało mnóstwo spekulacji. Myślę, że najciekawsza z nich twierdzi, iż część pierwsza jest koszmarem, snem. Niektóre zaś, iż to my jesteśmy mordercą. Plotka ta natomiast prędko została zdementowana. Najciekawsze teorie dotyczyły The Bite of 87. Niektórzy za sprawcę uznawali Freddy'ego, zważywszy na odcisk dłoni na twarzy niedźwiedzia, który może sugerować, jakoby ktoś próbował się przed nim obronić, odepchnąć go. Niektórzy osądzali Foxy'ego, co wydaje się dość racjonalnym oskarżeniem. Umówmy się, gdybyście grali w Among Us z ziomeczkami i każdy z was byłby trochę za wielkim robotycznym zwierzakiem, a jeden z was właśnie reportnąłby ciało, chyba też bez namysłu zagłosowalibyście na czerwonego. W końcu to on każe wam być cicho, czyż nie? Tak czy siak, solowo o jedynce w kontekście fabularnym mówić jest niezwykle ciężko, albowiem jej fabuła początkowo niezwykle różniła się od całokształtu, który powstał po ukazaniu się kolejnych kontynuacji. Teorii było trochę więcej, lecz niestety co ciekawsze z nich nabierają sensu w parze z częścią drugą, więc na tym chyba skończymy. Słowem końca, całkowicie od serca. FNAF jest dla mnie niezwykle ważną serią gier, a zwłaszcza część druga i trzecia. Dzielę z tymi grami mnóstwo wspaniałych wspomnień, albowiem gdy po wakacjach szedłem do trzeciej klasy, a część druga była tuż za rogiem, FNAF był największą rzeczą na ziemi i do dziś pamiętam, gdy pytałem się kolegi na lekcji, no bo szanujmy się. Od czego jest lekcja, jak nie od rozmów o miśkach idących po twoje dupsko? Jak poradzić sobie z Foxym w dwójce? On powiedział mi, żebym włożył maskę. No cóż, nie podziałało. Gdybym wtedy posiadł mityczną wiedzę potęgi raczenia oczu za pomocą latarki. Cóż, jak sobie z nim poradzić? O tym możliwie za tydzień. Jednakże tę pierwszą odsłonę zapamiętałem jako tą, której bałem się najbardziej. Oczywiście, gdy wyszła czwórka, strzęsłem portkami już na samą myśl o tej mordzie, jednak gdy miałem te 9 lat i grałem w pierwszego FNAF-a, bałem się jak nigdy wcześniej. I właśnie za te i wiele więcej wspomnień kocham tą grę. Podsumowując to wszystko, myślę, że czas wystawić ocenę Five Nights at Freddy's. Uważam, że to piekielnie dobra gra i nieludzko straszny horror. Osobiście wystawiam mu 9 z olbrzymim plusem na 10, gdyż do perfekcji trochę zabrakło. No i to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale i bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów na temat kolejnych odsłon FNAF-a i nie tylko, ponieważ z chęcią nagrałbym podobny film na temat Slender the Arrival, Slender the Eight Pages czy Hello Neighbor. Z Hello Neighbor to byłaby naprawdę ciekawa sprawa, ponieważ od samego początku, gdy pojawiły się pierwsze alfy, mam nadzieję, że nie tylko ja, ale niezwykle jarałem się tą grą, a kiedy już przyszła co do czego i ukazał się ostateczny produkt, całość wydała się taka, taka średnia bym powiedział. Jednakże osobiście uważam, że siema sąsiad, co u ciebie? No dobrze sąsiad, zamknąłem syna w piwnicy. Zasługuje na osobny, olbrzymi materiał, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to proszę odezwijcie się w komentarzach. A tymczasem to już tyle ode mnie, jednak słowem końca chciałbym jeszcze pozdrowić. Siełma Piko, Lord B, TD Kody oraz Diabo. Pozdrowienia lecą do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty też chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. A tymczasem do usłyszenia już wkrótce. Chciałbym w tym tygodniu jeszcze publikować 2 materiały, mam nadzieję, że się uda. Jednak serdecznie zapraszam was na niedzielę, ponieważ przyjrzymy się wtedy po 2 tygodniach Halloween 20 lat później. Miejmy nadzieję, że nie zablokują tego filmu, jak miało to miejsce ostatnio. Tymczasem do usłyszenia, mówił do was Mondar i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrej nocy, cześć!